Cześć, witajcie, z tej strony Kwiatos. Zapraszam Was do kolejnego Złote a Skromne. Dzisiaj weźmiemy sobie na warsztat radziecki czołg ciężki 7 tieru, czyli KW-122BR, Niedźwiedź. Przy okazji od razu serdecznie pozdrawiam kolegę z klanu Dźwiedzia. Tak mi się skojarzyło. Czołg prezentuje się następująco. Jak widzicie, ma tutaj takie, już jest przeze mnie pomalowany, ma tutaj takie dodatkowe, jakby to nazwać, ekrany, które mają osłaniać przed odłamkami i przed innymi tam pociskami mniejszych kalibrów. Wygląda naprawdę ciekawie. W zeszłym roku ten czołg pojawił się oczywiście jako czołg premium do nabycia za złoto, bądź za złotówki, jak to woli. Zakupiłem go, miałem troszeczkę golda na zbyciu, zakupiłem go jakiś czas temu w promocji, chyba za 3000, i maszynka naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, gra się nią mega przyjemnie. Ale to zaraz do tego dokładnie dojdziemy. Jeszcze tutaj w międzyczasie chciałem zapodać odrobinę prywaty. Ostatnio jeden z użytkowników YouTube'a zarzucił mi, że nie mam prawa cokolwiek mówić na temat danych maszyn, ponieważ nie jestem żadnym dobrym graczem. Gram przeciętnie i w związku z tym nie mam prawa i nie powinienem ludzi wprowadzać w błąd. Co ja powiem na to? Idąc z tym tokiem myślenia, jeśli kupujecie samochód i sprzedawca chce Wam przedstawić dany samochód, to znaczy, że on nie ma prawa się odzywać na jego temat, cokolwiek mówić, ponieważ nie jest ani mistrzem Formuły 1, ani nie wygrał wyścigu Le Mans, więc to trochę chyba nie o to chodzi. Już troszeczkę mnie znacie, wiecie, że lubię mówić o danych maszynach, prezentować dane czołgi i nigdy nie uważałem, że jestem jakimś wybitnym zawodnikiem. Starałem się być zawsze fair w stosunku zarówno do moich widzów, rozmówców i kitu Wam nie wciskać. Kto lubi moje filmy i ogląda, to super, kto nie lubi, nie ogląda, no to jest oczywiste, więc tu żadnego przymusu nie ma. Ale gramy w otwarte karty i żebyście wiedzieli, że jeśli chodzi o mnie, no to co, no gram jak gram i tyle, i mi to wisi. Każdy gra jak umie, każdy ma swój styl i nikomu nic do tego. Ja też nie zamierzam kogoś oceniać i też nie chciałbym być postrzegany w ten sposób, że się po prostu mądrze. Dobra, tyle tej prywaty. Jeśli chodzi o czołgi 7 tieru radzieckie ciężkie, jak ja mam w swoich zasobach, mam jeszcze ISA-2M, który był do zdobycia w jakimś evencie, już nawet nie pamiętam w jakim, bo tyle tych eventów ostatnio Wargaming daje, że już można się pogubić. Mam również drzewkowego KW-3, którego osobiście uwielbiam. No, ta maszyna jest dla mnie po prostu kapitalna. Lubię maszyny wolne, z dobrym opancerzeniem i z potężną alfą, no i KW-3 spełnia wszystkie te wymogi. Mamy również świetnego ISA pierwszego, też drzewkowy. Również bardzo przyjemna konstrukcja, potężne działo. No zresztą wszystkie te cztery czołgi mają to samo działo, 122 mm, więc tutaj nie ma co się zbytnio nad tym rozwodzić. Ale Niedźwiedź wyróżnia się na ich tle zdecydowanie mobilnością. Zauważcie, że tutaj macie mobilność poziomu 24 punktów, w ISA-2M mamy 13, KW-3 15, no i tutaj IS drzewkowy 18. Więc jeszcze ten IS drzewkowy jest w miarę najszybszy z tego całego towarzystwa, nie licząc właśnie Niedźwiedzia. Ale przejdźmy teraz do samego Niedźwiedzia, co tutaj mamy w środku i czym on się charakteryzuje. Tak wygląda w ogóle w tym podstawowym malowaniu. Również jest bardzo ciekawy, już bez tych dodatkowych kamuflaży. Fajna, elegancka maszynka, te ekrany wyglądają naprawdę ciekawie. I to by było na tyle, co tu można jeszcze powiedzieć. Oczywiście zapewnia premię 20% do zdobywanych punktów doświadczenia i 50% do zdobywanych sztuk srebra. No i oczywiście pracę nad tym czołgiem, jak widzicie, wstrzymano. Jak to w WOT-ie, maszyna nie istniała i tyle. Przejdźmy teraz do samych modułów, co tutaj mamy w środku. Silnik, to jest bardzo ciekawa rzecz. Koni mechanicznych mamy 700, współczynnik mocy do tony jest 15,05 i najwyższa prędkość jazdy, tak jak już mówiłem wcześniej, najlepsza spośród tych maszyn, 42 km na godzinę. Naprawdę ten czołg jest, ma dobry, no czy taki szybki, no nie jest może jakiś mega szybki, ale ma dobry start na pewno, szybko się rozpędza, jest... Spośród tych wszystkich maszyn jest najbardziej chyba dynamiczny, no na pewno bardziej niż KW-3. Można naprawdę przeprowadzać nim zarówno ciekawe natarcie, jak i postarać się szybko zmienić stronę. No zaskakuje, pod tym względem naprawdę zaskakuje. Spodziewałem się, że to też będzie kolejny serii wolne, ciężkie i z mocnym pieprznięciem, ale tutaj tak do końca nie jest.
Szansa na pożar, jak widzicie, mamy tutaj 15%. Silnik, mimo że on tutaj dużo miejsca zajmuje i praktycznie przez cały kadłub ciągną się jego poszczególne elementy, nie jest on jakoś specjalnie podatny na pożar. Nie miałem z nim większych problemów. On tutaj, oczywiście tylna część tego kadłuba, lokalizacja, jak widzimy, nie jest wcale tak łatwo go uszkodzić, podpalić i tak dalej. W miarę można by powiedzieć, że niezawodny. Gaśnicy na tym czołgu nie wożę, perek na pożar jeszcze nie mam. Zapewne w którymś momencie to się na mnie zemści, ale na razie nie było takiej potrzeby, więc tego nie stosowałem. Prędkość cofania 14 km na godzinę, więc tutaj również nie jest najgorzej, jeśli chodzi o działo. Działo mamy tutaj 122 mm, tak jak już powiedziałem wcześniej. Czas przeładowania na podstawie bez braterstwa broni, bez wentylacji, bez dosyłacza i bez racji mamy 11,60, więc jak na tier 7 to wydaje się, że to jest dość długo. Czas celowania 3,20, no to jest dość długo. No i celność na 100 metrów 0,46, więc celność to jest tutaj, powiedzmy sobie szczerze, taka dość umowna. Musimy starać się walczyć z przeciwnikiem na jak najkrótszy dystans, być jak najbliżej, bo te 0,46, no nie po snajperze. No chyba że na siłę chcemy, no to może ten jeden strzał na 6 to w miarę tam w zarys tego czołgu nam trafi, ale jest naprawdę pod tym względem masakra. To już lepiej w ogóle strzelać bez skupiania, jest większe prawdopodobieństwo, że trafimy dany czołg niż na pełnym skupieniu na taki dystans. Celność w ruchu 4,06, więc również tutaj przy takim przeładunku nie ma co zbytnio fikać i strzelać bez jakiegoś takiego większego planu. Celność przy obrocie wieży 2,21, maksymalny zasięg, tak jak we wszystkich czołgach, 720 metrów. Maksymalne podniesienie działa 20 stopni, maksymalne opuszczenie działa 6 stopni. No takie opuszczanie, no typowe dla radzieckich konstrukcji. Nie jest jakoś szczególnie odczuwalne tutaj, żeby było dużym problemem. Jest po prostu w normie. Średnie uszkodzenie na strzał 437 punktów, więc tak jak powiedziałem, jak nas losuje na topie, to czołgi z niższych tierów po prostu masakrujemy, nie mają z nami najmniejszych szans. Dobrze, w temacie działa to by było chyba na razie na tyle, przejdźmy teraz do układu jezdnego. Układ jezdny, no to mamy kadłub, prędkość obrotu 40 stopni na sekundę, opory gruntu mamy też w miarę spoko 1, 1, 1 i 2,1, co dodatkowo przekłada się na tą mobilność i ogólny komfort zgrania tym czołgiem. Ja go bardzo lubię, naprawdę. I jeździ się nim przyjemnie, dynamicznie, jest fajny. Trzeba go troszeczkę poznać, przyzwyczaić się do niego. Też nie ma jakiegoś mega, hiper, ultra pancerza, że wszystko odbija, ale to jest kwestia już odpowiedniego wyczucia danej maszynki. Jeśli chodzi o wieżę, zasięg widzenia na podstawie, no, typowy rusek, 360 metrów, no szału nie ma, przyda się porobić perki na optykę, ale to wiadomo, wszystko kwestia czasu. Prędkość obrotu 32 stopnie na sekundę, więc tutaj nie jest źle, ta wieża kręci się w miarę dobrze, możemy się skutecznie tutaj odganiać od wrogich lightów, nie ma takiego problemu, tym bardziej, że ten kadłub i ogólnie ten czołg można nim w miarę szybko się poruszać, to możemy czy przeciwnika docisnąć do ściany, czy gdzieś się jeszcze po prostu schować, czy odpowiednio ustawić się frontem kadłuba do niego, więc nie jest najgorzej. Możemy się po prostu skutecznie bronić. Radyjko, no to tutaj mamy zasięg sygnału 730 metrów. Radio jest dość duże, zlokalizowane po lewej stronie wieży, jeśli oczywiście patrzymy od tyłu na ten czołg. Amunicja, no to też jest ciekawa rzecz. Jak na radziecki czołg, te magazyny nie są jakieś specjalnie duże. Wcale tak łatwo nie jest je trafić, ani uszkodzić. Mamy tutaj jeszcze dodatkowo osłonięte tymi ekranami, więc można czy tam bezpieczne magazynowanie, czy mokry magazyn amunicyjny sobie po prostu na początku odpuścić. Nie ma jakiegoś wielkiego parcia na to. Pod tym względem jest przyjemnie i przynajmniej tym się nie musimy martwić. Jeśli chodzi o amunicję, mamy tutaj trzy rodzaje. Jak widać, przeciwpancerne na podstawie, uszkodzenia od 293 do 488, więc te widełki są naprawdę szerokie. Penetracja od 131 do 219 mm i prędkość pocisku 780 m na sekundę. No wolne są te pociski przeciwpancerne, ale to musimy mieć na uwadze, że staramy się walczyć na jak najkrótszy dystans, nie szarpiemy się z przeciwnikiem na jakieś większe odległości, więc ta prędkość nam w zupełności wystarcza. Amunicja premium, no to mamy tutaj APC, uszkodzenia takie same, penetracja jednak większa, od 163 do 271 mm, prędkość pocisku również mamy zdecydowanie lepszą, 975 m na sekundę, no i mamy jeszcze amunicję odłamkową burzącą,
czyli amunicję dodatkową. Uszkodzenia mamy największe od 398 do 663, penetrację mamy najmniejszą 46 do 76 mm, promień eksplozji 2,49, prędkość pocisku taka sama jak na podstawowych przeciwpancernych. No wiadomo, odłamkowo burzące przydają się czy to do zbijania kapa, czy na jakieś lżej opancerzone konstrukcje, to wtedy możemy się tą amunicją jak najbardziej posiłkować, tak na co dzień to raczej się z niej nie korzysta. Jeśli chodzi o załogę, to mam tutaj jakąś paściarską załogę z jakichś tych skrzynek halloweenowych. Wygląda po prostu zajebiście i się nazywa zajebiście. Cukierkowa wróżka na KW-122 Niedźwiedziu, więc pasuje idealnie. Umiejętności, jakie mam, to jest braterstwo broni, jazda terenowa, żeby ta mobilność była jeszcze lepsza, żarówka i teraz robię złotą rączkę, żeby poprawić sobie tą naprawę gąsek, więc tutaj żadnej rewelacji nie ma, jeśli chodzi o umiejętności. Miałem lepszą załogę, ale już poleciała na obiekta chyba 277 czy 279, 10 czy 11 perek miała, więc na razie robi się kolejna na tym czołgu, już docelowo cukierkowa wróżka będzie straszyć tą maszyną. Dobra, pancerz. Pancerz tutaj prezentuje się niezwykle ciekawie. Jak widzicie, jest tutaj tego dość sporo, dużo tych elementów. Najpierw zrobimy sobie taki mały rzut ogólny, jak to wszystko tutaj wygląda. I zaraz przejdziemy do takiego głębszego rozkminiania. No i dobra, i teraz poszczególne warstwy. 5 mm to mamy tutaj te wszelkie ekrany boczne, które wam pokazywałem, te siaty na tych mocowaniach. Jest tego sporo, mamy tutaj zarówno przednią górną płytę i tutaj boki kadłuba trochę chronione i boki wieży, także jest tych wartości sporo. I wbrew pozorom one się przydają, tak jak już wspominałem wcześniej, mniejsze kalibry potrafią się od tego odbić, więc jest przyjemnie. No i chroni nas też troszeczkę, albo przynajmniej mam takie wrażenie, albo chciałbym mieć takie wrażenie, od odłamków z pocisków artyleryjskich, ale to niekoniecznie muszę mieć rację. To są po prostu takie na razie moje luźne obserwacje. Jeszcze za mało bitew mam na tym czołgu, żeby być tego na 100% pewien, a też nie będę siedział na poligonie i tego rozkminiał cały dzień, bo po prostu nie mam na to czasu. 20 mm to mamy standardowo gąsienicę. Proszę bardzo. No i jedziemy dalej. 30 mm. Górna płyta wieży, górna, tylna płyta kadłuba, zaraz nad silnikiem, więc tutaj wrzuta od artylerii na silnik, to już dla tego czołgu jest naprawdę bardzo słabo. Górne opancerzenie również tego włazu dowódcy oraz dolna płyta, którą nazywam panienką kadłuba. I tutaj jeszcze mamy fragmenty, jak widzicie, z tyłu. Tutaj tak z boku pokażę, to będzie lepiej widać. O, w tym jednym miejscu. I to by było na tyle. Tutaj jeszcze chyba wewnątrz widzę, tak. I tutaj zobaczcie, jeszcze w tych dwóch miejscach mamy tą wartość. To jest zlokalizowano pod samą wieżą. O, mam nadzieję, że dobrze widać. I to jest 30 mm. Nie wiem po co to komu, no ale jest, no to wypada pokazać. 35 mm to mamy tutaj pierścień wieży. 40 mm to mamy opancerzenie kadłuba zlokalizowane pod samą tą wieżą. 45 mm no to mamy tutaj chyba spód wieży, o ile się nie mylę. Tak, nie wiem po co to komu, no ale jest taka wartość, no to pokazujemy. 50 mm mamy opancerzenie działa oraz tej przedniej górnej płyty. 60 mm to mamy wewnętrzne opancerzenie boków kadłuba. Fragmenty koło jarzma działa nad samym działem, tak jak widzicie tutaj. I tutaj mamy jeszcze tylnej części opancerzenie, również jest 60 mm, tak tego może za dobrze nie widać. O, pod tym kątem może będzie lepiej widać, tak. Teraz widać ten opancerzenie tyłu. 65 mm to mamy tutaj tylko tą poprzeczną taką belkę zlokalizowaną za tym frontalnym ekranem. 75 mm to tutaj jest ta przednia płaska płyta, tutaj wszystko dobrze praktycznie wchodzi. Ten kąt nie jest jakiś duży, możemy się bez problemu strzelić, ale i tak najbardziej wdzięcznym celem w tym czołgu jest garnek dowódcy, więc jego musimy wyjątkowo chronić. 90 mm to mamy tutaj wspomniany garnek. W niego wszystko wchodzi spoko, jeśli ten czołg gra na wieżę, to bijemy po nim, a jak jest frontem, no to walić najlepiej tutaj w tą belkę, ładnie wszystko łyka, nie ma żadnych większych z nią problemów, tym bardziej, że nie ma żadnego dodatkowego ekranu, więc wchodzi jak w masło. 90 mm to również tutaj opancerzenie boków wieży, 100 mm mamy tutaj centralnie front wieży i jeśli chodzi o opancerzenie, to by było na tyle. Wyposażenie, jakie na tym czołgu wożę. Mechanizm dosyłający, wiadomo, żeby przeładunek był jak najkrótszy, żeby można było jak najczęściej oddawać kolejne strzały, do tego ulepszona wentylacja, żeby poprawić wszystkie parametry, m.in. przeładunek, zasięg widzenia
przepraszam bardzo, i tak dalej. Ulepszony system naprowadzania, no to żeby zredukować ten czas celowania, jak tutaj mamy 3,20, z tego co pamiętam, co mówiłem, tak, 3,20, no to żeby to skupienie było lepsze, tym bardziej jak na tych tierach walczymy z czołgami, które tą szybkostrzelność mają, jeszcze taką dość niezłą, to ten czas przeładowania na podstawie, który jest dość długi, no musimy kombinować, żeby sobie z nimi odpowiednio radzić. Jeśli chodzi o sprzęt eksploatacyjny, no to wiadomo, duży zestaw naprawczy, bo nie mam jeszcze porobionych perek na naprawy, więc on jest tutaj nieodzowny. Mały zestaw naprawczy i duża apteczka, bo niestety jeszcze często mam tendencję do tego, że pada właśnie kierowca. Jeśli chodzi o załogę, to już widzieliście, że cukierkowa wróżka tutaj wymiata, ale chciałem jeszcze jedną rzecz wam pokazać. Jeśli chodzi o załogantów zlokalizowanych w wieży, to z nimi nie ma problemu. No tutaj bólem jest właśnie kierowca, on jest najbardziej podatny, dlatego stąd ta duża apteczka, bo jak padnie nam kierowca, no to mobilność rzędu niecałych tam 20 km na godzinę to nas raczej nie urządza. Jeśli chodzi o amunicję, tak widzicie, mam 14 pocisków podstawowych, 10 APCR-ów, bo należy pamiętać, że ten czołg ma losowanie do dziewiątek, więc APCR-y no, często się przydają, żeby chociaż starać się nawiązać jakąkolwiek walkę z czołgami wyższych tierów, i czterodłonkowo burzące. Na dziewiątkach, no wiadomo, no nie sprawdza się ta maszyna jakoś rewelacyjnie. Działo nie posiada też jakiejś takiej wielkiej penetracji, żeby się strzelać z jakimś 7,5, a nasz pancerz też pocisków tego kalibru nie odbije. Musimy kombinować, bardziej się z jakimś chować, wyskoczyć komuś na plecy, postarać się trochę grać jak takim, można by powiedzieć, nawet medzikiem. Nie angażować się bezpośrednio na pierwszej linii. Trochę bardziej tak kombinować, grać na tak zwaną szuję. Dobrze, to by było chyba tak naprawdę na tyle, jeśli chodzi o mówienie czołgu. Ja tą maszynkę bardzo lubię. Jeśli ktoś ma ochotę, lubi radzieckie konstrukcje, a ma do wyboru ISA-2M albo właśnie tego niedźwiedzia, no to wydaje mi się, że niedźwiedź jednak będzie o wiele lepszy, o wiele bardziej przyjemny w grze. A żeby nie być gołosłownym, polecimy sobie teraz kilka bitewek, żebyście zobaczyli, jak ta maszyna się rzeczywiście spisuje i jak to wszystko wygląda. Oczywiście nie jestem w stanie zagwarantować, że te bitwy będą nie wiadomo jakie, ale przynajmniej się postaram. Na chwilkę się wyciszam, czegoś się napiję, bo mi w gardle zaschło i zaraz do was wracam. No i dobra, co my tu mamy? O, super, dziewiątki od razu na rozruch. Nie ma tak w mordę z liścia dostać na wejściu. Smocza grań. Czteropak bujny dzik, kolega rodak, pozdrawiam. To co wam na razie mogę powiedzieć? Na razie sobie zobaczymy mobilność pod górkę i przeładunek z wentylacją i z dosyłaczem. No i 24 na godzinę już sobie śmigamy pod góreczkę. Przeładunek mamy 9,58, więc udało nam się to już skutecznie zredukować. Zeszliśmy poniżej dycha, tam było chyba 11,37 na podstawie, więc jest spoko. Z racjami jeszcze to wiadomo by się poprawiło, ale już nie chcę kombinować. Bardziej mi zależy na tym, żeby tego kierowca jak najdłużej przy życiu utrzymywać. No i też tutaj ze względu na ten garnek jeszcze czasem dowódca nam potrafi szybko zejść z tego świata. Dlatego ta duża apteczka jest nieodzowna. Draugen. Tu też kogoś obserwuje. Co tu mam? ISA mamy. Da radę przejechać? Da radę przejechać. No dobra, udało nam się przejechać. To już pierwszy sukces na tych tierach. Tutaj muszę się inaczej ustawić, bo te 6 stopni to troszeczkę mało. Te dziewiątki pewnie zaraz stąd wyjadą. Spróbujemy chociaż kogoś zobaczyć, coś wyświecić, jak coś, co się zaraz będziemy chować. Dobra, Isior już od kogoś zbiera. Dobra, dostał za 387, więc jest spoko. Spróbujemy trochę tego oniacza poobijać. Oj, pięknie boczkiem. Zostań tak, kolego. Już nie było czasu skupić do pełna, bo tą panterę kolega się tutaj władował. Oniacz zjechał na dół, to jedziemy po niego. To jest czołg, z którym możemy zawalczyć.
więc już olewam innych, jadę pomóc tej M103, chociaż ona to sobie z nim poradzi bez problemu. Aha. Oto pomogłem M103, nie zauważyłem, że ona jest z drugiej strony. Dobra. Trzeba trochę postawić na mobilność. Troszeczkę się oszukałem. Myślałem, że tam jest M103. Mamy tutaj ISA 3 teraz. Może być nieciekawie. Liczę, że ktoś tu podjedzie ze mną. O! Dostał. Pięknie. Jedzie ze mną Defender. Też bardzo dobry. Czołg. O, już kwadraty tutaj biją. Nie chcę za bardzo wyjeżdżać, bo mam ograniczoną widoczność na tym pojeździe. Są jeszcze gdzieś... Dobra, dwie niszczarki są tam. Szybka bitwa, 8-0, kurna. Nic nie postrzelałem. O, już są z boku, z prawej. Dobra, zjadę na dół. Spróbuję jakoś wyświecić chociażby. Z Jadźką 9 nie będę się strzelał, na górce siedzą. Taki strzał na odwal się. Tutaj mamy UDS-a. Przynajmniej asystka to jakaś korzyść. Druga asystka. Nie, tam stać na tej górce nie było sensu, bo by mnie zaraz Jadwisia pokroiła na plasterki. Artylerię tuż porobią, tuż tam nawet nie patrzę. No, schowali się. Może podjedziemy od tej strony. No i z trzeci, raczej on już tutaj długo nie powalczy. O, M103 jest. Dobra, schowam się za kamieniem. Nie no, tą mobilność wykorzystuję tutaj na maksa, bo naprawdę czołg jest pod tym względem świetny. Nie trafiłem. Ale to też mój błąd. Dobra, super. Tu na górze jest jammer. UDS. Gdzieś tam jeszcze artyleria. Dobra, jest jammer. Jammer jakby ładnie polosowało, to może... Dobra, już nieważne. Aha. Draugen jeszcze się pojawi, super. Już Draugen mnie tutaj skończy. A, nasi kapują. Dobra. Panowie, atakujcie, kurczę, macie szansę zrobić trochę damage'u, to... Po co to kapować? No, 13 do 3. Dwa czołgi zostały do zrobienia. Niestety. Przepraszam, jeden. Przynajmniej jeden tylko został. Jeszcze można było trochę punktów tutaj ustrzelić. No. Na szczęście mnie ani nie zniszczyli, ani nie przegraliśmy. No to jak pierwsza bitwa, to nie ma co... Nie ma co narzekać. Nic praktycznie nie zrobiłem. 83 tysiące zarobiłem. Co prawda tutaj jeszcze, jak widzicie, dopałka za te, jak to się mówi, za operacje. To troszeczkę zawyżone te zarobki. O, jak na taki wynik trzecie miejsce, no to świadczy o tym, że trochę drużynka, no też nie była jakaś nadzwyczajna. Lecimy kolejną bitewkę. Mam nadzieję, że polosuje nas na topie chociaż raz i raz na ósemki, żebyście mogli zobaczyć, jak to... Jak to właśnie wygląda? Mamy step. Poleciałbym chętnie linią 9-0. I tam szybko przycisnął. Ale to wszystko zależy od losowania. Zaraz do was wracam, na chwilkę się wyciszam.
No i super, mamy losowanie na siódemkach na topie, bardzo fajne. Dwie artylerie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, mamy w miarę prosty teren, możemy teraz zobaczyć, jak szybko się nasz czołg rozpędza i do jakich wartości. Mamy 40 na godzinę, 41, 42. No tą prędkością będziemy tutaj śmiało jechać. Mamy obiekta 244. Co prawda to jest szósteczka. Mamy Tygrysa jedynkę, to sobie od razu porównamy, jak to wygląda. O, 244 już dogoniłem bez problemów. Troszkę wyprzedzam. Tygrysa też. Tygrys jest chyba już wymaksowany, z tego co patrzę. Więc pod względem mobilności czołguś jest naprawdę mega przyjemny. Nawet nie strzelam, bo to nie ma sensu. Za daleko jest. Już mam spota. No, prawie 50 na godzinę z górki. No, można tym pozasuwać. Fajny jest pod tym względem. Tu druga strona bardzo słabo. No ale może jak pójdzie szybki rush, to nam się uda to przepchnąć. Craft Panther. Dobra, może tutaj się jakoś ustawimy. Dobra, poczekamy chwilę na resztę towarzystwa. Albo dobra, jedziemy. Jak rush, to rush. Bo jak staniemy w miejscu, to i tak nas kwadraty tu posiekają na drobne. Tiger 131, bardzo niebezpieczny czołg. Dobra, nie było czasu już tutaj się dłużej stać w miejscu. Dwie artylerie, to żartów nie ma. Kurna, w trupa, niedobrze. Było czasu, ale super, weszło. Najważniejsze, że weszło. Tygrys dostał tosta. O, już kwadraty biją. Dobra, Craft Panther oberwał. Nie ma sensu już napierać. Natarcie stanęło. Spróbuję tutaj coś chłopakom pomóc od tej strony. Jeszcze pełny dreadnought. To jest ta zła wiadomość. Nie trafiłem, ale solidnie oberwałem. Aj. To jest właśnie to. Artylerzyści nie próżnują. Trzeba było się posiłkować R1. Dobra, Dreadnought się troszeczkę oszukał. Oj, 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 ale się naciąłem. Zapomniałem całkiem o tej jedźce. Ano, bywa i tak. Całkiem zapomniałem o tej niszczarce. No, ale jest jeszcze szansa, że może drużyna to wygra. Tylko polega, kurczę, żeby nie stał w miejscu. Ale też ma już HP nie za dużo. Teraz jeszcze mniej.
Co za heavy stoi tutaj na bazie? A dreadnought broni, ok. A te ósemka się z kimś strzela. Oj, nie weszło. No ma szansę go zniszczyć. Dobra. Nic nie zrobiłem, co ja zrobiłem, 5 przebić. Co im zostało? Tygrys jedynka. No zobaczmy chwilę, co z tego wyjdzie. No, ładnie tą artylerią biją chłopaki. Ten AMX już zdjął 4, SU 2. Naprawdę sporo zrobili. Też muszę sobie tego dreadnota właśnie zakupić, jak się pojawi w jakiejś rozsądnej takiej cenie i będzie trochę golda za długodystansowca. Bo alfa tej maszyny jest potężna. No i mobilność też całkiem niezła. Pomyka dość fajnie. Super. Został jeden kwadrat. Jest szansa to wygrać. O, jak pięknie. No i elegancko. Bitwa w moim wykonaniu taka se, ale no przynajmniej do przodu nie ma co rozkminiać. Może w najlepszej pójdzie lepiej, w tej najlepszej, może w następnej pójdzie lepiej, już mi się język wyłączy. No i dobra, nic nie zrobiłem, 51 tysięcy zdobyte. No ale przynajmniej nie byłem ostatni. Dobra, lecimy kolejno. Zobaczymy teraz, co nam polosuje, pewnie ósemki albo dziewiątki. Zatoka Rybacka. Jak na ten czołg, no to miasto wydawałoby się rozsądnym wyborem. Żeby tam trochę polatać, coś postrzelać, a jak wyjdzie, to się okaże. Dobra, aż strach patrzeć, jakie losowanie. O! Dobra, to pojedziemy sobie gdzieś tutaj. Przynajmniej spróbujemy. No i ruszajmy. Jedna artyleria. Na szczęście mają tylko dwa heavy'ki w przeciwnej Tigera P131. Ale mają też Leon, może mieć te mocniejsze działo, więc też trzeba uważać. Szkoda, że to jest ten wariant bez tej osłony tutaj z przodu, bez tych gruzów, bym się za nimi schował. Dobra, chwilę tutaj poczekamy. O, nie ma Tigera P, super. Ser 1 w Hellcata. Tak miało być, na odczep się i...
Wreszcie chciałem mu pozwolić strzelić. Mamy pierwszego fraga. O, już się robi 2-2. Mocno biją. Dobra, mecz się zatrzymał. Po drugiej stronie siedzą. Ale też dziwne, że ich heavyki odpuściły tą stronę. Dobra. Będzie taka bitwa, że nic nie zdążę zrobić. Tak, już jest 6-3. Jedziemy już na przełaj. Może chociaż wyświecimy. Dobra. No i ostatnie 3 czołgi, ale szybka bitwa. Niesamowicie szybka. Czyli balans jak zwykle jest symboliczny. Dobra. Tigera damy radę jeszcze pobijać? Nie. Panowie, atakujcie. Dobra, sprawdzimy na większy dystans celność. 0,46. O, to jest właśnie to. O, już nawet go nie zrobimy, bo już kapują. No, już tam będzie siedział, już nie wyjedzie. Szkoda, szkoda. Aj to. Takie zwycięstwo to nie zwycięstwo. $84 000, to dobrze, bo ja jak zwykle u mnie z hajsem krucho, bo non stop coś się ekspi, coś się kupuje, to sobie przynajmniej zarobię. Dlatego lubię tą serię, bo zawsze sobie coś zarobię przy niej. Dobra, mamy Red Shire. Fajna mapeczka. Mam nadzieję, że będzie równie przyjemne losowanie. Chociaż podejrzewam 8. No ale zaraz się wszystko okaże. Ósemki. O, po przecinie mamy GSPL, pozdrawiam. Swoi, pozdrawiam. Zawsze fajnie spotkać rodaków. Czy to po jednej stronie, czy to po przeciwnej. No i dobra, jedziemy. Jedziemy na przepych. 3 lighty, więc będą świecić ostro. Jakie oni mają heavyki? Carnarvon, Tiger, Polak. Co tu jeszcze jest? Reach. O, Reach to czołg, który jedzie tylko w jedną stronę. Dobra, heavyki na szczęście od nas jadą na przepych. Nieźle, nie ma artylerii. TP już jedzie, mamy T21. Z tym 50 TP to tak za bardzo nie chcę zaczynać.
Ale za Hitlesem już chętnie się postrzelam. Myślałem, że jeszcze kawałeczek dalej podjecie. Aj. Dobra, 50 TP oberwał. Tu już nas light obijają z boków. Nie ma się co spieszyć. Dobra, Richa już nie ma. Tak jak mówiłem, czołg, który jedzie tylko i wyłącznie w jedną stronę. Bo tam wsteczny to nawet nie wiem ile jest. 5 na godzinę, 10 na godzinę. Dobra, jest spoko, jest 4-0. Troszeczkę tutaj jakby jeszcze jest Senshi. Kernarvron snajpi z tamtej strony. Aj, teraz ja się ładowałem. Urna, jedź, człowieku, jedź. No i co? No i lipa. Zaczyna to wszystko teraz siadać. Szło na tarcie i nasz atak zęby stracił. No, nawet nie trafiłem nie do lotu. Dobra. Może tylko Senshi się tu uda powstrzymać. Dobra. Jedzie na nas Tiger. Może tego Indiana zgasimy. Już nie mam czasu celować. Udało się. Jeszcze kawał 8-5 mnie z boku bija. Już po mnie. Mobilność uratowała mi dubsko. Kurna, mój głupi błąd. Pośpiech. Dobra. Już tutaj się to uda chyba pchnąć. Ojojojojoj. Na szczęście nie mierzy we mnie. Ale polosowało. Uff, udało się. Szczęścia miałem tyle, co nie miara. Co oni jeszcze mają? 2-4-4. Dobra, powinny sobie te mety poradzić z tym lightem. No, szybka bitwa. Jeszcze powinno nam starczyć czasu na jedną. Wyniki nie są jakieś epickie, ale to chodzi o to, żeby zobaczyć, jak te maszynki się w takich normalnych, przeciętnych bitwach sprawdzają, a nie tam, żeby pokazywać nie wiadomo jakie emki. Urde. No właśnie, 0,46, tutaj to jest odczuwalne, dlatego trzeba się pchać do przodu. Już teraz to tam, nawet jakby weszło to 3 HP urwać, to też trochę nie za dużo. No i okej, wygraliśmy. Bardzo ładnie. Lecimy ostatnio na szybko. Ile zarobiliśmy? 92 tysiące i elegancko. O, kolega był pierwszy. Ładnie nastrzelał. Dobra,
i lecimy ostatnią bitewkę. Teraz już na serio ostatnią. Już też, żeby nie przedłużać, żebyście tego nie musieli za długo oglądać. Klasztor. No i spoko. Mogłoby być. Na topie to mi każda mapa pasuje, więc nie jestem jakiś specjalnie wybredny. Zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. No można powiedzieć, że jestem na topie, ale niekoniecznie na takim, na jakim bym sobie życzył. Dobra to. Spróbujemy cokolwiek tu zrobić. Może uda nam się na zameczek wjechać. To te lighty chociaż może bym pobijał. No dobra. No i jeden z głowy. ...45 TP. Pasuje. Coś za nim tam chyba jeszcze siedzi. No właśnie. ...7-5. Z tym to na pewno nie będę się szarpał. A czteropak też widzę, że... Orodak po drugiej stronie. Kogoś trafiłem. Przez przypadek, ale trafiłem. T49 na trolu gra. Zdecydowanie za mało widzę jeszcze na tym czołgu. O proszę. Troszeczkę się kolega oszukał. Nie kręć się. No i lups. Tutaj jest 53 TP jeszcze. Dobra, jedziemy pomóc. Ała. Zebrałem jeszcze. Kurde. Nie skończyłem go. Zaraz mnie tu porobią. Ale bez walki się nie poddam. Koniec. No szkoda. No ale przynajmniej 6 przebić zrobiłem. Jak na takie losowanie, to przynajmniej coś. Zobaczmy, co się dzieje na pozostałych odcinkach frontu. A tu też widzę jakiś nasz jedzie na Indienie. Swoją drogą ten Indien bardzo fajny czołg. Bardzo przyjemny. O, to bolało. Oho, potrafi walnąć. No powinniśmy to wygrać. I z trzeci tutaj się strzela na dystans.
705 też. No i super. Powinno być do przodu. Ale jeszcze walczą dzielnie. 12-8. Trzech ostatnich. Każdy z nich praktycznie na strzał. 13-8. 50 TP pełny. Takim czołgiem to on, przy takim losowaniu, to powinien jechać gdzieś na pierwszą linię, a nie z tyłu stać. No, artyleria właśnie go teraz poczęstowała. No i okej. Pięknie. Chłopaki to wygrali. No i co? No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że chociaż jako takie pojęcie o tym czołgu z grubsza sobie wyrobicie. Ja wiem, że nie każdy to lubi, bo te działo i zawodne i tak dalej, ale ja lubię takie pojazdy, gdzie siła ognia jest na wysokim poziomie. Kurde, nie było źle, nie ma wstydu. Z mojej strony to by było na tyle, więc jeśli byście mieli do wyboru KW, przepraszam, KW-122BR albo na przykład tego ISA-2M, no to wydaje mi się, że mimo wszystko lepiej sobie kupić tego KW-122. Na pewno będzie Wam się tym przyjemnie jeździło. Szybki, zwrotny, jak na swoje tiery, jak na swoją klasę. I daje, naprawdę daje dużo zabawy z gry, dużo fanu. Miałem nawet jakąś fajną bitewkę na M-kę u siebie na kanale, więc jakby ktoś chciał zobaczyć, no to tam zapraszam do materiałów. Z mojej strony to by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim za poświęcony czas, za oglądanie, za nieprzewijanie reklam. Trzymajcie się, cześć.